heterogenne lokalizacje, z których nie skorzystano. Tutaj Wysoka to jest, proszę Państwa, miejscowość, która jeszcze 30 lat temu była podwrocławską wioską, ale przez ten czas stała się taką pełnoprawną podwrocławską dzielnicą, gdzie bardzo dużo jest osiedli mieszkaniowych i apartamentowców. I otóż kilka dni temu Zarząd Województwa Dolnośląskiego poinformował, że właśnie tędy, gdzie stoimy, pomiędzy dwoma dużymi grupami apartamentowców, biec będzie wschodnia obwodnica Wrocławia. Zresztą, jak Państwo widzą, tutaj obok trwa kolejna inwestycja i powstaje kolejne osiedle. Domyślam się, że dla Państwa, którzy tutaj mieszkacie, decyzja o tym, aby właśnie tutaj wykupić apartament, to była decyzja podjęta świadomie ze sprawdzeniem wszystkich okoliczności związanych chociażby z planem zagospodarowania przestrzennego. Jak to było w Pani wypadku? Tak, oczywiście wszyscy sprawdzaliśmy miejscowe plany, ja również. W miejscowych planach zapisana była droga zbiorcza, lokalna, czyli taka droga jak Radosna, Chabrowa. Taka wiejska droga, powiedzmy sobie, dosyć wąska, tak jak ulica Chabrowa całkiem niedaleko stąd. Tak, ona uwzględniała włączenia dróg osiedlowych i zdecydowanie nie było tam napisane, że jest to droga wojewódzka, że jest to droga główna przyspieszonego ruchu, że będą tutaj ekrany, że ona będzie biegła na nasypie. A Pani, jak się decydowała zamieszkać tutaj, to jakie informacje dostała Pani od dewelopera? Bardzo podobnie. Zostaliśmy poinformowani, że powstanie tutaj droga lokalna. Także teraz kwestia, czy plany, o których się dowiedzieliśmy w ostatnim czasie, że będzie tutaj droga zbiorcza, która, tak jak pan Michalak powtarza, nie jest to droga wojewódzka, jest to droga zbiorcza, ale jest to jakby nie było przedłużeniem obwodnicy. No, jesteśmy tym faktem zbulwersowani. Jest to dla nas absolutny dramat. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że tutaj w odległości 10 metrów są i tutaj mieszkania, powstaje szkoła, która w ogóle nie była uwzględniona w dokumentacji, powstaje kolejna inwestycja, także nie wiemy, co o tym myśleć. Jak Pani się decydowała kupić owo mieszkanie, tutaj widzę, że Pani przyniosła nawet akt notarialny, żeby udowodnić, że nikt nie informował o tym, że tego typu inwestycja jest tutaj planowana. Rozumiem, że przeniosła się Pani tu, żeby uciec z centrum wielkiego i hałaśliwego Wrocławia. Ma Pan rację. Ja tutaj mieszkam od 4 lat, czyli nie od początku, kiedy te osiedla istnieją. I kupiłam mieszkanie po to, żeby odpocząć od zgiełku miasta w ciszy i spokoju, żeby móc słuchać ptaków, które śpiewają rano, żeby móc wyjść na spacer z psem. Dlatego przyniosłam ten akt notarialny, ponieważ czytam różne opinie wrocławian na forach internetowych i wrocławianie, którzy są nam przeciwni, twierdzą, że my te mieszkania, nie wiem, czy dostaliśmy za bezcen, czy dostaliśmy za bardzo niskie ceny. Ja chciałam Państwu pokazać mój akt notarialny. Można go obejrzeć, jak ktoś zechce. Ja za mieszkanie tutaj płaciłam ponad 7 tysięcy za metr, czyli to jest cena taka standardowa, jak w centrum miasta. Uciekała Pani od hałasu, a wygląda na to, że ten hałas niedługo Panią tutaj dogoni. No, tiry będą wjeżdżały mi do sypialni, bo tutaj mam okna od sypialni. Teraz myślę tak, że gdybym chciała to mieszkanie sprzedać i uciec stąd, to straciłabym bardzo dużo pieniędzy i za to nie kupiłabym czegoś, co mnie zadowala. I jestem po prostu zdruzgotana. Rozumiem. Proszę Państwa, do Państwa mam pytanie. Czy ktoś z Państwa, kupując tutaj mieszkanie, pytał dewelopera, jakie są plany co do tej miejscowości? Kto? O, proszę bardzo. I dostałam taką informację, że miała być tu jakaś droga, ale jej nie będzie, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Także taką informację dostaliśmy od naszego dewelopera. Czy to było wszystko mówione, że tak powiem, twarzą w twarz, czy też na piśmie podobne deklaracje znajdowały się w folderach informujących o ofercie danego dewelopera? Nie, to było twarzą w twarz niestety. Nikt z nas nie był na tyle cwany, na tyle przebiegły, żeby sprawdzać nasze władze czy dewelopera i podejrzewać ich o to, że mogą nas po prostu oszukać. No ale tutaj mamy pana, który całkiem niedawno był na targach nieruchomości i tak z ciekawości sprawdził ofertę dewelopera, który tutaj zaraz obok buduje kolejne osiedle mieszkaniowe na 300 czy 600 osób? W pierwszym etapie deweloper mówi o 300 mieszkańcach, natomiast już mówi, że jest zainteresowany w zależności od sprzedaży
zakupieniem kolejnej działki pod kolejny, drugi etap tego osiedla, kolejnych 300 mieszkańców. No i oczywiście informuję wszystkich mieszkańców o tym, ile kosztuje mieszkanie, jakie są metraże, natomiast nie informuję w ogóle o tym, że tutaj będzie jakakolwiek droga, tak? W zasadzie mówi o tym, że no, jeszcze decyzji nie ma i jakby... No, chcę... Dopytywał pan tego dewelopera? Dopytywałem, dlaczego nie informuje o tym, więc on powiedział, że jakby sytuacja jest jeszcze nierozstrzygnięta. W związku z tym on nie ma jakby takiego obowiązku jakby uprzedzać klientów, skoro decyzja nie zapadła, tak? Niemniej jednak no, oferuje mieszkania w atrakcyjnej cenie i jakby ludzie są wprowadzani w mojej ocenie w błąd, tak? Najważniejsze jest to, że wydaje mi się, że to w tej chwili jest najmniej ważne. Najważniejsze jest to, że powstanie droga, która spowoduje to, że my nie będziemy mieli dostępu do swoich sąsiadów, którzy mieszkają na tamtych osiedlach, że dzieci nasze będą mieszkały jak, wie pan co, jakbym chciała mieszkać na kretowisku, to bym nie płaciła 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania, a zrobią nam coś, co będzie przypominało mieszkanie w kretowisku. A jeszcze tak... Powstaje szkoła, rodzice będą chodzić, odprowadzać te dzieci do szkoły. W tych klasach ja sobie nie wyobrażam, jak te dzieci się będą uczyć, gdzie będą miały tiry nad głową jeżdżące. To jest jakieś nieporozumienie. Ja w swojej sypialni swojej i swoich dzieci będę miała auta i jakieś ekrany. To jest w ogóle nieporozumienie. Owszem, taka droga może powstać, ale nie u ludzi w sypialni, na parkingu samochodowym. To w ogóle kto wpadł na taki pomysł, żeby ludziom robić taką przykrość? To jest... Przez środek naszego osiedla. Tu ludzie nie będą mieli, już nie ma gdzie wyjść z dziećmi, z wózkami, z psem na spacer. A jeszcze teraz jak powstanie jakaś taka droga, to jest, nie no, najlepiej to nas w ogóle zabetonować. Proszę państwa, a czy waszym zdaniem istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie? Jeżeli tak, to jakie? Mi się wydaje, że mogłaby tutaj być droga, ale taka lokalna, jak Radosna. Ale gdzie zrobić tą wschodnią obwodnicę, którą zgadzacie się co do tego, że jest potrzebna? Wie pan co, wschodnią obwodnicę, jeżeli ktoś planował, to też powinno być pod uwagę wzięte to, że nie dajemy pozwolenia na budowę takiego osiedla. To już nie jest nasz problem. Jeżeli brakuje im obwodnicy, to niech sobie ją wybudują, nie wiem, w Szczerym Polu, a nie między ludźmi, którzy tu żyją, mieszkają, nie wiem. Może sobie pojechać. No kto wydał dalej, pozwolenie na budowę osiedla, gdzie miała być, gdzie w planie była obwodnica? No ludzie, bez mózgu. Nikt nie myśli. Nie było w planie. Jedni mówią, proszę państwa, że było, drudzy twierdzą, że nie było. Z nami jest wicewójt Kobierzyc. Już. Kupując nieruchomość nie tylko u dewelopera, ale i w Zarządzie Krajowych Dróg i Autostrad pytałam na piśmie, jakie są plany co do tej drogi. Otrzymałam odpowiedź wymijającą i nie było jednoznacznego stwierdzenia, że tu będzie jakakolwiek droga, o obwodnicy nie wspominając. Mam to na piśmie. O, pani ma na piśmie. Więc idąc za ciosem, oczywiście zdecydowaliśmy się na zakup tego mieszkania. Wiedząc, że jeżeli cokolwiek tu powstanie, wciśnięte pomiędzy dwa budynki, to będzie co najwyżej mała droga dojazdowa, tak jak pani mówi, typu między wiejska droga, po prostu tak, dojazd do kolejnej wioski i tyle. Ja wrócę teraz do pana wicewójta, który jest wicewójtem Kobierzyc. No, część tej działki, na której się znajdujemy, to jest no, osiedla, które stoją tu w okolicy, stoją właśnie na kobierzyckiej ziemi. Czy wy żeście informowali deweloperów, kiedy występowali o pozwolenie na budowę, o tym, że tutaj jest planowana wschodnia obwodnica Wrocławia? To jest, panie redaktorze, inwestycja DSDiK, czyli Zarządu Województwa. My żeśmy informowali tak, jak informacje mieliśmy w posiadaniu. To rzeczywiście, tutaj pani powiedziała, że ma na piśmie, my też mamy z 2008 roku stwierdzenie jasne i klarowne, że tej drogi tutaj nie będzie. Mamy to przy sobie, można sobie na to spojrzeć. I są rozważane inne warianty, innego przebiegu. A jeżeli chodzi o drogę tutaj pomiędzy blokami, tak. Myśmy nawet tutaj po 2012 roku zaproponowali Zarządowi Województwa wykupienie tych działek pomiędzy tymi blokami i zrobienie drogi lokalnej z parkingami, tak jak należy to zrobić. Nie zgodzili się. Nie mamy odpowiedzi. Pani z DSDiK jest tutaj dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Pan wicewójt twierdzi, że dysponuje i ma tutaj to przy sobie takie pismo, które zostało przez państwa skierowane do samorządu Kobierzyc, no, z którego jednoznacznie wynika, że... Że drogi tutaj nie będzie. Może nam pani wyjaśnić, skąd nagle droga się pojawiła, skoro w 2008 roku informowaliście samorząd, że drogi tutaj nie będzie?
A jednak był to bardzo krótki okres czasu, w którym taka decyzja zapadła, chwilowa zresztą, bo w przeciągu od roku 2000 do roku 2015 z tą przerwą właśnie w 2008 roku zawsze w planach była ta droga, droga wojewódzka. Droga wojewódzka była zawsze w planach, proszę Państwa. Prawda. W 2012 roku między innymi pani była na takim spotkaniu w Żurawinie, gdzie było spotkanie dotyczące planów tej drogi i była mowa o tym, że owszem, droga jest planowana, ale rozpatrywane są różne warianty. Co więcej, pan inżynier budowy dróg, który się wypowiadał, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, mówił o tym, że ten pas, który jest tutaj zostawiony, jest za wąski o kilka metrów i ta droga w tej szerokości nie spełnia kryteriów tego typu drogi. Było to wyraźnie powiedziane. Zupełnie pani w tej chwili o tym nie wspomina, natomiast ja pamiętam, bo byłam na tym spotkaniu do końca. Ja muszę tylko jedno pytanie zadać, bo pani powiedziała o tym, że powstała jakaś przerwa w 2008 roku w informowaniu o tym, że ta droga tutaj będzie bądź jej nie będzie. To kto pani zdaniem spowodował tą ową przerwę, jeśli można by poprosić o taką informację? Tu szczegółów nie znam niestety, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że uchwalane były plany i zmiany do tych planów i ta droga była również w roku 2010, również był uchwalany plan i nie było mowy o tym, żeby tej drogi nie było. Panie redaktorze, jeśli można, wróćmy. Jarosław Perduta z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tylko tu mamy dosyć poważne, proszę Państwa, kontrowersje. Bo pani twierdzi, że droga była cały czas. Większość mieszkańców twierdzi, że była mowa tylko o drodze takiej lokalnej, wąziutkiej, takiej drodze, jaką jest ulica Chabrowa. Tu jedna z pań mówi nawet, że ma to sformułowane na piśmie. Więc z czego wynikają? Ma pani przy sobie... Mam je do dyspozycji w domu, także chętnie się podzielę. No to szkoda trochę, że pani tego nie ma ze sobą, bo byłoby nam łatwiej. Ale czy możemy jakoś rozwiązać tą kontrowersję? Wszyscy twierdzą, że informowano o wąziutkiej ulicy, na której zmieszczą się dwa samochody. Tymczasem okazuje się, że jest dosyć spora arteria. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że przede wszystkim jest mi bardzo przykro, że tak to się wszystko odbywa. Mam wrażenie, że niestety większość z Państwa została oszukana, mówiąc wprost, bez żadnych eufemizmów. I nie wiem, czy to się odbyło na poziomie dewelopera. Myślę, że też nie spełniła swojej roli właściwej niestety gmina, czy też powiat, który powinien bardzo szczegółowo informować o tym, jakie są plany. A ja bym chciał sięgnąć do początku. To jest rok, to nie jest początek, ale to jest moment, kiedy to się wszystko sformalizowało. To jest rok 2003. Lipiec. Mamy porozumienie pomiędzy marszałkiem, wojewodą, a wójtami gmin ościennych o budowie drogi wojewódzkiej od samego początku. I to jest tu napisane wprost. Stronami tego porozumienia byli wszyscy wójtowie, między innymi także wójt gminy Kobierzyc, pan Ryszard Pacholik. Treścią tego porozumienia jest, proszę Państwa, przebieg drogi wojewódzkiej. Nie mówimy o lokalnej drodze zbiorczej, takiej, żeby z osiedla sobie wyjechać. Zresztą, szanowni Państwo, ale pozwólmy, proszę Państwa, skończyć panu Perducie i zaraz oddam wam głos. Do tego oczywiście były załączniki z planem tejże drogi i jak widać, ta droga przecina wysoką. Ona przecina w prostą wysoką i to, jeżeli Państwo zechcą spojrzeć, to jest ten element tutaj i ta droga, ten żółty element, to jest ta trasa, nasza trasa wojewódzka, nie lokalna droga, naprawdę. Państwo zostali po prostu brutalnie wprowadzeni w błąd i teraz nie wiem, na jakim poziomie to się wydarzyło. Proszę powiedzieć, proszę powiedzieć... Na poziomie niestety gminy, która... Czyli jeszcze raz powiedzmy, kto oszukał Państwa? Znaczy, ja nie wiem kto, bo tego nie jestem w stanie dzisiaj potwierdzić, ale informacja o tym, że ta droga była planowana i ten korytarz, jak Państwo spojrzą nawet teraz na ten korytarz, to nie jest korytarz pozostawiony na małą, lokalną dróżkę. Ta droga, ten korytarz, przepraszam bardzo, ale
ale proszę nie przekrzykiwać, bo to naprawdę nie jest sposób na argumentację. Mamy 100-metrowy korytarz tak naprawdę i oczywiście między budynkami w tej chwili i to nie jest budynek, to nie jest korytarz ustawiony na małą drogę lokalną. Zresztą mówią o tym dokumenty wprost. No dobrze, pani doktor Małgorzata Ludwińska stanowczo protestuje. Tak, to jest nieprawda. Byłam na tym spotkaniu, gdzie mówię, inżynier, który projektuje drogi, nie dyletant, wypowiedział się, że ta droga już w tej chwili jest za wąska. To jest raz. Nie spełnia kryteriów, jakie w tej chwili narzucane są drogą o tej randze. To jest jedna sprawa. Była poza tym poruszana sprawa bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa, mianowicie brak drogi przeciwpożarowej, możliwości dojazdu do osiedli w razie pożaru. No przepraszam bardzo, czy to jest sprawa błaha? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli państwo planowaliście budowę takiej drogi, dlaczego zezwoliliście na budowę osiedla? Ja zaczęłam mieszkać tutaj w 2005 roku, dlatego pamiętam, kiedy wprowadziliśmy się w 2005 roku do Wysokiej, było tylko osiedle zielone i Chabrowe 1 i szeroki pas ziemi. Dlaczego wtedy nie zablokowano tego pasu? To jest dobre pytanie. Pani doktor, to jest bardzo dobre pytanie i nawet w trakcie procedury przyznawania pozwolenia, chociażby na budowę tego budynku tutaj, my jako Urząd Marszałkowski protestowaliśmy i ten protest był uznany przez wojewodę. Wojewoda wycofał to. Dopiero na etapie późniejszych jakichś odwołań udało się przeforsować budowę między innymi tego budynku. My, no budynek stoi, bo no, udało się to przeforsować, ale to niestety nie jest... Proszę. Ja może jeszcze jedno słowo, proszę państwa. To rzeczywiście, bo tutaj padają jakieś oskarżenia pod... No między innymi waszym. Proszę państwa, żeby była jasność. Plany zagospodarowania przestrzennego, każdy plan zagospodarowania przestrzennego jest opiniowany bądź uzgadniany przez zarządców dróg. Na żadnym z etapów nie widziałem, żeby był jakiś protest do planów. Natomiast, proszę państwa, jedną rzecz zasadniczą. My możemy się tutaj prześcigać w, jakby, w porozumieniu, które tutaj państwu jest znane porozumienie. Później przechodzi pismo od DSDiK, które mówi, że drogi nie będzie. Jest absolutnie dezinformacja, to jest w 2008 roku, gdzie tak naprawdę tu jest boom gospodarczy i sprzedaż tych mieszkań. Podstawowa rzecz jest taka i takie pytanie. Dlaczego? Pańskim zdaniem, kto popełnił błąd? Tutaj, znaczy, proszę pana, tutaj nie chodzi o błąd. Chodzi o taką sytuację. Proponujemy dzisiaj wykupić ten pas drogowy jako gmina. Zrobić drogę lokalną w przyszłości, a mamy miejsce 300 metrów dalej w kierunku autostrady, żeby zrobić przebieg drogi wojewódzkiej. Nie widzę problemu i przede wszystkim zastanawiam się, dlaczego nikt z nami nie chce usiąść do stołu i porozmawiać o tym wariancie. A proszę powiedzieć, czy to jest, czy ta proponowana przez was nowa lokalizacja, to jest ta lokalizacja, która przebiega przez tereny słynnego pana Esz, miejscowego biznesmena? No... przebiegająca przez tereny niezagospodarowane dzisiaj, rolnicze, bez planów, bez studium, bez żadnych możliwości rządu. Czyli budować można by było bez żadnego problemu. Absolutnie tak. Dzisiaj specustawa pozwala budować drogę, gdzie potrzebujemy jej wybudować. Dlatego proponuję, usiądźmy na spokojnie, przyjrzyjmy się tym planom, temu miejscu i spróbujmy znaleźć wariant. Nie uzyskałem odpowiedzi do dzisiaj. Dlaczego nie tam? Ja muszę państwu przed telewizorami wyjaśnić, że pan Esz, którego przed chwilą przywołałem i nie będę wymieniał całego jego nazwiska, jest posiadaczem rzeczywiście sporego areału ziemi tutaj na terenie miejscowości Wysoka i on zagroził Urzędowi Marszałkowskiemu, że jeżeli ten poprowadzi przez jego teren lokalizację wschodniej obwodnicy Wrocławia, to zażąda odszkodowania w wysokości bagatela 115 milionów złotych, a cały koszt owej wschodniej obwodnicy Wrocławia skalkulowano na 100 milionów. Michał Bobowiec z Urzędu Marszałkowskiego jest w tej chwili z nami. Czy można pozwolić sobie na taką tezę, że Urząd Marszałkowski przestraszył się pana Esz, który zagroził takimi konsekwencjami? Nie, to jest absolutnie nieuprawnione. Nieuprawniona teza, nie wolno tak na to patrzeć. Były analizowane różne sytuacje, różne warianty były analizowane. Bardzo przykro jest, słuchając tutaj mieszkańców, którzy czują się oszukani i mają prawo czuć się oszukani. Natomiast dzisiaj widzę po tej rozmowie, po tym spotkaniu, po tym programie,
że tak naprawdę w wielu miejscach zostały popełnione błędy. Myślę, że trochę i przez deweloperów, którzy ukrywali fakt istnienia tej drogi w przyszłości. Myślę także, że przez urzędy starostwo, które wydawało pozwolenie na budowę, czy też przez gminę, które tak, a nie inaczej uchwalała plan, żeby tylko można było wybudować. Panie dyrektorze, to ja mam inne pytanie, bo przed chwilą tutaj pan wicewójt zaproponował, żebyście się znowu spotkali i rozważyli, czy nie byłoby rozsądne, korzystając z siły i możliwości specustawy, zmienić tę lokalizację tak, by poprowadzić ową obwodnicę przez ten niezabudowany teren. Czy pan bierze pod uwagę taką ewentualność? Spotykać się i rozmawiać zawsze trzeba i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jedyny bardzo poważny argument, który od razu mi się tutaj tak rysuje, że może być istotny problem, to jest finansowanie. Ta droga jest przewidziana z finansów z funduszy europejskich. Szczególny tryb wykorzystania tych funduszy raczej niezwykle utrudnia jakby przełożenie w którekolwiek inne miejsce tej drogi. Mamy do sytuacji taką rzecz, że albo wybudujemy tą drogę z wykorzystaniem funduszy europejskich, albo będziemy musieli po prostu w całości z własnego budżetu województwa ją wybudować, co po prostu dzisiaj jest bardzo trudne. Czyli na co was nie stać? Ja nie chcę bez wykorzystania z funduszy unijnych, o to pytam. Nie mam jakby pełni wiedzy, żeby powiedzieć, że nas stać czy nas nie stać, natomiast byłoby to dużym utrudnieniem zrealizowanie tej drogi w innym miejscu bez funduszy europejskich. Proszę państwa, no jak słyszycie, byłoby bardzo trudno zrealizować budowę tej obwodnicy bez funduszy europejskich, mówi dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym, jeżeli wy tą trasę zablokujecie, to może się okazać, że w ogóle ona nie powstanie. My możemy ją skutecznie blokować przez kilka lat, ale nie o to chodzi, bo my nie chcemy konfliktu, my chcemy się pogodzić z osiedlami ościennymi tutaj południowymi Wrocławia. My chcemy przede wszystkim tej drogi, to jest najważniejsza rzecz. My chcemy ją tak samo jak wszyscy inni. My dążymy chyba jako jedyni do tego, żeby tą drogę wybudować, bo trzeba po prostu włączyć wszystkim myślenie. Ta droga w tym miejscu nie ma racji bytu. Obwodnica wschodnia Wrocławia w swojej całej długości 38 km będzie budowana z możliwością rozbudowy do dwóch pasy w każdą stronę. Nagle na 450 metrach zawęzi się na tych tutaj, pomiędzy naszymi osiedlami, zawęzi się do jednego pasa w jednym ruchu bez możliwości rozbudowy i za chwilę za ulicą Ołtaszyńską będzie dalej możliwa rozbudowa do dwóch pasów w każdym kierunku. Więc proszę zacząć myśleć, no o co chodzi, 30 km 2 razy 2, 450 metrów 1 razy 1 i następne 5 km 2 razy 2. A propos kosztów, które będzie zakorkowane pierwszego dnia w momencie, kiedy otworzymy tą drogę. Proszę państwa, jak państwo sami widzą, ludzie są zdeterminowani i rzeczywiście uciekali przed hałasem i przed ruchem samochodów w centrum Wrocławia. Wszystko wskazuje na to, że ten hałas i ruch ich dogoni, oczywiście jeżeli urzędnicy nie zmienią decyzji. W tle są oskarżenia o oszustwo, a także o zamieszanie mieszkańcom w głowach. To był program To jest temat. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i przekazuję głos do studia. W MyCenter.